Szymonie, wywalczone miejsce w bramce i trzeba powiedzieć, że kolejne ciężkie mecze były dwa, w których teraz ostatnio broniłeś. Z nadwiślanem, goniony wynik. Ten drugi trochę spokojniejszy, a jednak pierwsza połowa chyba dużo pracy było dla Ciebie. Tak. Najważniejsze dla mnie jest, że wskoczyłem do składu. To było istotne właściwie. Taki był plan od samego początku. Natomiast no, musiałem swoje poczekać na swoją szansę i, i wskakuję. Względnie udanie, no bo sześć punktów w tych dwóch meczach to jest jednak to, na co, na co liczyliśmy. Można powiedzieć, no rzeczywiście, no ten pierwszy mecz wielka dramaturgia z Nadwiślanem tutaj, ale zakończony happy endem, oby tak, oby tak zawsze. Natomiast też nie można powiedzieć, że, że łatwiejszy ten mecz drugi, absolutnie. To był, to był jednak trudny mecz. Jak obejrzeliśmy wczoraj analizę na, na wideo, to może inaczej to wyglądało z perspektywy boiska, ale teraz jak to zobaczyłem tak z boku, to rzeczywiście to był trudny przeciwnik i, i tym bardziej no, te trzy punkty są istotne, tak. Chyba e, też kluczowa dla meczu była ta sytuacja, kiedy doznaliście jakiegoś drobnego urazu, bo tam dwie interwencje praktycznie z rzędu. E, można powiedzieć, że niższy bramkarz miałby problem z sięgnięciem tej piłki. Nie całkiem. Znaczy ta pierwsza interwencja, no okej, okay, no dobrze, tam gdzieś się ustawiłem i wypchnąłem tą piłkę, natomiast przy drugiej, to nie była moja interwencja, piłka się odbiła od poprzeczki, a ja chwilę po tym uderzyłem łokciem o poprzeczkę, to było... O tyle zabawne, że właściwie no, poczułem ból rzeczywiście i przez chwilę miałem takie, te, takie myśli, żeby może poprosić o to, żeby wy, wybili piłkę chłopcy, żeby może interweniował masażysta, natomiast zobaczyłem, że tam się coś klaruje w tej sytuacji. No i tak się klarowało, że strzeliliśmy bramkę, no to tak się wszystko fajnie poskładało i zaraz po, po bramce już mi pomógł masażysta, natomiast do, dobrze się to tak poskładało, że się nie wychylałem i że udało się tam napocząć tego przeciwnika. To spotkanie widać po was na boisku i też poza, na ławce rezerwowych, jak wy się mocno mobilizujecie i nakręcacie. Chyba ta atmosfera też jest kluczem tej serii sześciu meczów bez porażki, w tym pięciu zwycięstw, co dawno w Sosnowcu nie było. Tak, w ogóle wynik i... Ym, wynik Determinuje właściwie, no, y Atmosfera w klubie właściwie pomaga, żeby, żeby był wynik, pomaga, żeby... Y, żeby szło jak należy i myślę, że... To co się tu dzieje teraz, to co się teraz odbywa, to jak my się traktujemy, jak się szanujemy, jak, jak ze sobą rozmawiamy, jak się śmiejemy, jak się zachowujemy na meczach, to, to jest składowa wyniku. I myślę, że tego mogło nie być przez jakiś czas, natomiast teraz jest, jest chyba lepiej niż kiedykolwiek i to widać, to się odbija. No, są, są wyniki i myślę, że jeżeli tak dalej będzie miło i przyjemnie, jeżeli tak będziemy się dobrze rozumieć i będziemy podchodzić do sprawy profesjonalnie, to nic nie zatrzyma, żeby awansować. Nie wiem, czy zgodzi się, że te mecze rozwój i nadwiślan, czyli te dwa powroty były takie kluczowe, żeby właśnie rozkręcić ten motor? Tak, tak. To też takie powroty właśnie do meczu budują też pewność drużyny. To znaczy, że wszystko jest możliwe, że nigdy nie możemy się załamywać w żadnej sytuacji, że przegrywając 1 czy 2-0, właściwie wszystko jest jeszcze sprawą otwartą, nawet jeżeli jest 87 czy 8 minuta. W efekcie jak są z tego punkty, to, to później się przekłada już na dużą większą, większą, większą pewność siebie, ale też na to, że przeciwnik przyjeżdżając tutaj już, już wie, co się, co się tu będzie działo, że tu nikt nie odpuści do samego końca i nigdy nie może być pewnym. Także myślę, że po pierwsze my robimy roboty dla siebie, podkręcając swoją pewność siebie, a, a myślę, że deprymujemy rywali, którzy tutaj będą przyjeżdżać do nas. Chciałem zapytać o te... Najbliższe mecze, bo trzeba powiedzieć, że jest przed nami góra tabeli, jednak ta liga pokazała, że tutaj każdy z każdym może wygrać, jednak czy gdzieś macie w głowach to, że praktycznie jeszcze z wszystkimi z czoła musicie zagrać? Niespecjalnie. No, znaczy my sobie zdajemy sprawę, że teraz gramy z dwoma przeciwnikami, którzy są blisko nas i naszym zadaniem jest teraz odepchnąć ich, bo pierwszy raz właściwie uciekamy, odpychamy tych, co nas gonią. Yy, też dobrze no, też coś ciekawego właściwie i yy, tak liczyłem, tak zresztą rozmawialiśmy chyba wcześniej, że przyjdzie ta, taka wiosna i właśnie zaczniemy uciekać i tak właśnie się dzieje. Yy, na pierwszy ogień Rybnik, proszę bardzo. No, odpychamy, potem stała wola, odpychamy jeszcze dalej od siebie i nie ma problemu. Teraz już po takich meczach, jak mamy taką serię, to nie ma na co patrzeć. My już patrzymy pod kątem tego, że mamy tę ligę wygrać, a nie tylko i wyłącznie awansować. I chcemy wygrywać, wygrywać każdy mecz, mecz za meczem, nie patrząc na rywali. Bo jeżeli mogliśmy się wyskrobać już tam spoza z, 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 z tej strefy awansu już na drugie miejsce i jesteśmy o Bycia liderem, więc właściwie czego mamy się bać na co się, na co się oglądać. No i gramy o zwycięstwo już w każdym meczu, i podejrzewam, że jeżeli tak będzie dalej wyglądała nasza gra i atmosfera w klubie, to, to tak się stanie po prostu, ogramy wszystkich wygramy tą ligę.